Kilka minut przed północą w Heidi Kennedy wszedł, okazało się, że wygrał. Więc on zadowolony, wszyscy naokoło, on stoi na podium. W pewnym momencie on schodzi z tego podium. Ja idę za nim i widzę, Kennedy leży. Budziliśmy się wszyscy prawie, że to będzie ok, ale niestety. Ja mam 85 lat, 85,5. Urodziłem się na Saskiej Kępie. Niedługo żeśmy tam mieszkali, bo mój ojciec był naturalnie dziennikarzem. W miarę początkującym wtedy. I przeprowadziliśmy się do Krakowa, gdzie mieszkaliśmy w placu na Groblach przy Wawelu. Najlepsze czasy, naturalnie szły bardzo szybko. Wojnę pamiętam taki nastrój troszeczkę nerwowy. Byłem dzieckiem i nie wiedziałem, co się dzieje. Naturalnie. Mieszkałem na Białorusi u dziadka, w majątku mojego dziadka. Tam nas zastała wojna. Nie słyszeliśmy ani żadnych bomb, ale wiadomo było, że jest wojna. Wszyscy o tym mówili. Ale bardzo szybko moją mamę ostrzegli, że Gestapo chce z nią rozmawiać albo aresztować. Więc moja mama uciekła i ja zostałem u chłopa białoruskiego i wspominam to jako wspaniały rok. Naprawdę jeździłem saniami takimi z tym chłopem po drewno gdzieś. To była taka wielka przygoda, to było coś wspaniałego. I nie pamiętam, żebym tęsknił za rodziną przez 5 minut. Dopiero w lecie 1942 roku moja matka przysłała po nas jakąś panią. Zostaliśmy przydział mieszkania. Nagle moja mama mieszkała przez 8 metrów kwadratowych, miała na Czerniakowie. Nagle dostaliśmy wspaniałe mieszkanie przez Czerankiewicza, który był znajomy mojego ojca z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I byłem bardzo związany z tym mieszkaniem, bo to było nasze pierwsze mieszkanie w Polsce. I bardzo lubię chodzić na Nowe Miasto. To jest urocze miejsce. Więc to są te dwa okna. To była sypialnia moja i mojego brata, to była salon, sypialnia mamy i to była okna mamy i kuchnia, to trzecie okno to była kuchnia. Po wojnie mój ojciec wrócił z zachodu, bo mojego ojca Niemcy zaaresztowali w pierwszych dniach wojny. Uciekł tego samego dnia, nie widzieliśmy go przez 6 lat. W 1945 wrócił do Polski i bardzo niedługo potem, w listopadzie 1945 roku, był wysłany przez nasz rząd do Narodów Zjednoczonych, gdzie był wicedelegatem w Radzie Bezpieczeństwa, delegatem polskim. Szefem był Oskar Lange, a mój ojciec był drugim. Moi rodzice się rozwiedli w 1948 roku. Myśmy mieszkali z ojcem w Holandii. W latach 40. poznał uroczą panią, która się nazywała Julia Hartwig. W 50. roku mój ojciec zdecydował, znaczy on i ja, Julia, zdecydowali się pobrać i po drodze do Polski, na własne wesele, zginął w katastrofie samochodowej. Więc to był szok niesamowity, naturalnie to trudno opisać, taka pustka w środku. We wrześniu 1950 roku, po śmierci mojego ojca, moja matka nie miała pracy i wylądowałem tu z moim bratem. I no, był pewien szok. Po pierwszej wojnie to był sierociniec otwarty przez Marynę Falską i Korczaka, Janusza Korczaka, dla sierot po robotnika, którzy zginęli w pierwszej wojnie światowej. Więc to był właściwie taki sierociniec. Jak wróciłem do Polski, mi się tutaj nic nie podobało. Pierwszy donos był na mnie, jak miałem 14 lat, to był niesamowicie. W każdym razie i od razu zdecydowałem, że muszę stąd wyjechać. A w 1955 roku nasze władze, kochane, zdecydowały zaprosić młodzież z całego świata, żeby pokazać nasz wspaniały dorobek tej Polski socjalistycznej. Dla Chilijki, która przepłynęła ocean, swoisty urok ma spacer małym wiślanym stateczkiem. I nagle się zjawiło w tej mizernej, tej szarej Polsce 100 tysięcy młodych ludzi, dobrze ubranych, roześmianych, z gitarami, kolorowych, nie bojących się wyrazem mówić i polskie władze straciły totalnie kontrolę nad tym.
Wylądowałem w Niemczech. W połowie w końcu sierpnia. Poznałem Jana Nowaka Zielonskiego i zaproponował mnie, żebym to współpracował, żeby po prostu im pomagał w jakiś tam sposób. W Głosie Ameryki pracowałem dla Amerykanów, a w Wolnej Europie pracowałem dla Polaków. To jest naturalnie Jan Nowak-Jeziorański, mój pierwszy szef z Bartoszewskim, który był jego współpracownikiem, tajnym współpracownikiem, potem naszym ministrem. I to było, ja po prostu zrobiłem parę programów. Wolna Europa dla mnie to było niesamowite przeżycie, bo spotykałem się z takimi ludźmi jak Helen Grudziński, już nie mówię o wielu innych ludzi, po prostu nie zapominam. W 1964 roku zdecydowałem wyjechać do Ameryki. Dostałem pracę w Ottawie, Ottawa Journal, bardzo taka fajna gazeta. Niezbyt odważna i tak dalej, ale fajna, bardzo fajna. W 1967 była wystawa światowa Montrealu. I tam potrzebowali ludzi, którzy mówią jakimś innym językiem, bo tam wtedy ludzie mówią albo po angielsku, albo po francusku. Prawie nikt nie mówił dwoma. A ja mówiłem po polsku naturalnie i udawałem, że mówię po rosyjsku. Po tych wspaniałych 6 miesiącach zacząłem się trochę nudzić. Wtedy właśnie była wojna w Wietnamie i Robert Kennedy zdecydował być kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. I wtedy wiedziałem, że to jest coś, o czym ja muszę pisać. Na drugi rok wsiadłem na samolot z tymi dziennikarzami Kennedy i jaka była biurokracja. Ja podszedłem do faceta, który był odpowiedzialny za zajmowanie się dziennikarzami, którzy fruwali z Kennedym. Pokazałem moją wizytówkę, Staś Pruszyński z Gazety Montreal i on powiedział welcome aboard. To było wszystko. Nie było nic. Nic nie pytali o paszport, jakiś papier, nic. To było niesamowite, zupełnie niesamowite. Fruwałem z Kennedy miesiąc. To był miesiąc Friday, myślałem, że coś z tego wyjdzie, ale miałem fruwać z nim aż do października, do listopada co najmniej. 4 czerwca 1968 roku byliśmy w hotelu Ambassador w Los Angeles i było mnóstwo ludzi, bo wtedy mniej więcej o północy miały być wyniki, primaries, które miały decydować, kto będzie kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta. Kilka minut przed północą w Heidi Kennedy wszedł, okazało się, że wygrał. Więc on zadowolony, wszyscy naokoło stali na podium. I ja do tego podróbcia, gdzie się nazywa, gdzie mikrofony stały, ja przyczepiłem swój mikrofon. W pewnym momencie on schodzi z tego podium. Ja idę za nim, za tą grupą ludzi, którzy chcą wyjść z hotelu i nagle widzę te krzyki, słyszę te krzyki, ludzie rzucają się młodzi w moją kierunkę, a idę naprzeciwko, to myślę, że jakiś ogień, żeby chcieli uspokoić ludzi, tak w ten sposób mniej więcej idzie i widzę Kennedy leży. Not only Senator Kennedy, oh my God, Senator Kennedy has been shot. Facet z pistoletem mierzy w mój żołądek. I widzę, że jest trzymany, myślę sobie, nie ucieknie nigdzie i odsunęłem się w tym momencie. Jego wyprowadzili, czekaliśmy na ambulans jakieś 15 minut, dopiero 15 minut i łudziliśmy się wszyscy prawie, że to będzie okej, okay, ale niestety prawie równe 24 godziny później Kennedy umarł. Takie było. Byłem reporterem, zawsze nosiłem ze sobą magnetofon i aparat fotograficzny. I to jest moje najlepsze zdjęcie, dlatego jest tu w Radio Café. Skromny jestem bardzo. I to jest zdjęcie Roberta Kennedy w Portland, Oregon. I tu są takie ciekawe zdjęcia, bo są widać stare kamery filmowe i tak dalej, amerykańska flaga. Bardzo ciekawe zdjęcie. Mi się udało po prostu. Nikt w mojej rodzinie nie był biznesmenem, więc ja wpadłem w to przypadkowo i stworzyłem restaurację w Kanadzie, w Starym Montrealu. Ja tworzyłem jedną restaurację, drugą czy trzecią. Właściwie każda jedna była fiaskiem z różnych powodów. W 1997 Stefan Bratkowski, który był dobry znajomy Jana Nowaka Jeziorańskiego, zadzwonił do mnie, żebym przejął klub
stowarzyszenie był pracownik w Radio Wolna Europa i przyjaciół i tak dalej. I ci ludzie, którzy wrócili, którzy pracowali w Radio Wolna Europa, wróciło mówię, może tuzień, może 15, chcieli zrobić jakieś miejsce, jakieś takie mini muzeum, żeby upamiętniać wkład radia w odzyskanie przez Polski niepodległości. Stefan zadzwonił do mnie, czy ja bym był zainteresowany, może bym otworzył jakąś kawiarnię, restaurację, a oni by mieli, członkowie stowarzyszenia, mieli okazję się spotykać raz na miesiąc. W końcu namówił mnie, okej, ja mówię, dobra, zrobię. Przychodzą tuziny ludzi, setki ludzi, więcej, a przychodzi tutaj, żeby zobaczyć ten klub, ten restaurację i pytają się mnie o to, co ja mogę powiedzieć. I to nie tylko Polacy, ale ludzie z zagranicy, bo klub był, nie klub, tylko radio było Monachium, więc jest dużo Niemców, którzy wiedzą o tym i przychodzą do mnie. Tu jest moja książka jedyna. Ja piszę po angielsku, bo nie znam, mam też te klasy polskiej szkoły. Israel American Catastrophe, Israel amerykańska katastrofa. To jest ocena, cena, jaką Ameryka zapłaciła za popieranie finansowe Izraela. Warszawa to jest inny świat, inne miasto, inni ludzie, bardzo urozmaicone. To jest coś cudownego. Czysto jest, spokojnie, ludzie są uśmiechnięci, ludzie są dobrze ubrani. Jest mnóstwo studentów z zagranicy. Ludzie sobie wyobrażają, bo myśmy mieszkali do czasu, jak ja tu wyjechałem w 1955 roku, to byliśmy totalnie zamknięci. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje na zewnątrz. Nie wiedzieliśmy nic nawet o naszych sąsiadach, Sowieckim Sojuszu i tak dalej. Tylko sama propaganda, te afisze wszędzie. Przyjeźdź, przykład i pomoc Związku Radzieckiego. Wszędzie takie plakaty. Mniej już bardziej głupie, beznadziejne i nudne. Wszędzie na ulicach spotyka się, słyszy się inne języki. W mojej restauracji był turecki student polski, Armand. I to jest normalne, są ludzie i ciekawi, i zaciekawieni Polską, i otwarci na pomysły, otwarci na historię Polski. Bo ja zawsze rozmawiam o Radio Wolna Europa, jak ktoś nie wpycham tego, ale mówię im, jaką rolę odgrało to radio sponsorowane przez Amerykanów naturalnie. Wiele młodzieży, znaczy właśnie wszyscy Polacy prawie jeżdżą za granicę, więc widzą, jaki świat może być. Moi dzieci są architektami i oni byli na Erasmusie. Mój syn był w Niemczech, w Monachium akurat, a moja córka była w Stuttgarcie. I poznali bardzo dużo ludzi. Ci ich znajomi przyjeżdżają do Polski, poznają Polskę i wracają. Jest bardzo ciekawe, to totalny inny świat. Nie ten, którego ja znałem, ten świat terroru, ten świat zastraszenia. Trzeba dużo czytać, ale żeby z różnych dziedzin, bo człowiek przez to jest bardzo interesujący dla siebie i dla innych. Ja mam ze wszystkimi prawie mogę nawiązać kontakt, bo dużo czytam. Po prostu to nie jest, że jestem taki mądry, tylko po prostu ja mam to szczęście, że byłem otoczony ludźmi, którzy wymagali ode mnie. Może za mało, ale przed pójściem spać czytam. Czytam, właściwie cały czas mojego ojca książka niedawno dostałem, który wyszła w Jerozolimie po angielsku podczas wojny. No to przypadkowo wpadła w moje ręce. Mam ten tygodnik The New Yorker, co przychodzi do mnie co tydzień, bo to tak się ta amerykańska polityka i kultura mnie zawsze interesowała. Dla mnie życie jest takie ciekawe, jak poznaję nowe rzeczy, coś uczę się nowego i mogę o tych rzeczach dyskutować z innymi. Tak, zmienia się opinia, czasami często ludzie mają inne opinie, ale człowiek powinien korzystać z życia, powinien jak najwięcej zwiedzać inne kraje, ale próbować, jeśli to jest możliwe, nie wyjechać tylko na wakacje, leżeć na plaży, tylko poznać się, jeżeli to jest możliwe, to pojechać na dłuższy okres czasu. I człowiek poznaje inny świat,
inne podejście ludzi. I osób zauważa, że jednak ludzie są wszędzie bardzo podobni. Czy to są Arabowie, czy to są Izraelczycy. Ludzie są niepotrzebnie skłóceni, ale skłóceni są często, bo nie znają innych, nie znają właśnie nawet własnych sąsiadów dobrze. Więc to jest, że niech ludzie naprawdę poznają inne kultury, nie dużymi literami kultury, tylko taka codzienna kultura. To jest szalenie ważne, to jest bogacza człowieka i człowiek się czuje naprawdę dużo lepiej i mniej osamotniony, jeżeli można to powiedzieć. Te 80 lat szybko, właściwie przeszło szybko, ale były momenty, które były bardzo powoli, prawda? Ale no, najważniejsze jest w życiu, żeby korzystać z tego czasu. Nie podziękowałem wielu osobom za to, co oni dla mnie zrobili. Po prostu nie, że byłem chamem, że byłem głupim, po prostu myślałem, jeszcze dalej myślę do pewnego stopnia, że moi znajomi są nieśmiertelni i że oni będą miał czas ich pożegnać, pościskać, podziękować i tak dalej, a to nie jest prawda. I to jest ponura prawda, niestety. A ludzie, czasem my sobie nie zdajemy sprawy, do jakiego stopnia ludzie nam pomagają. Po prostu przechodzimy do tego, jakby to było normalne. A ja spotkałem tyle życzliwych ludzi, że to w ogóle musiałbym robić wielkie listy. Może bym studiował, ale jakbym studiował więcej, to może bym się mniej bawił, więc ja nie wiem. Ale może bym może bym więcej spędzał czasu z niektórymi ludźmi. Ja właściwie wierzyłem, że jest jakieś takie przeznaczenie. Mnie się zdarzyło coś tak niebawiałego, banalnego, ale zupełnie nadzwyczajnego. W styczniu 1968 roku miałem sen, a ja mam śnie dosyć dużo, że jestem na plaży w stanie Oregon. Nic się nie dzieje. Ponury dzień, ja jestem na plaży, ja i piach, i morze. Rano się budzę i myślę sobie, czy Oregon w ogóle ma plażę, bo nie byłem pewny. Myślałem, że ma plażę, że jest nad morzem, a nie byłem pewny. Sprawdziłem na mapie i rzeczywiście Oregon. Kilka miesięcy potem byłem z Kennedym na plaży w Oregon i mam zdjęcia z tego dnia. To jest coś niesamowitego. Takie rzeczy niewytłumaczalne. Wierzę, że jest przeznaczenie i my tego nie możemy kontrolować i to jest ponad nami.